Kadra Kultury przedstawia konsultacje. Jak konsultować działanie instytucji kultury z odbiorcami? Włączanie odbiorców w procesy decyzyjne stanowi podstawę dobrego rządzenia. W ten sposób tworzy się więzi i buduje zaufanie do instytucji. Istnieje wiele mechanizmów i narzędzi pozyskiwania opinii możliwych do zastosowania przez instytucje kultury. Począwszy od prostych badań społecznych, takich jak sondaże, kwestionariusze, czy badania jakościowe, po złożone metody, angażujące odbiorców w procesy decyzyjne. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.partycypacjaobywatelska.pl. Jeśli planujesz skonsultować z odbiorcami ofertę Twojej instytucji, możesz skorzystać także z mniej konwencjonalnych sposobów na pozyskanie ich opinii. World Cafe jest jedną z najbardziej przyjaznych metod rozmowy z potencjalnymi odbiorcami. Pamiętaj, aby World Cafe się powiodło, potrzebujesz przyjaznej przestrzeni, stolików, których powinno być tyle, ile obszarów tematycznych poddawanych konsultacji. Na każdym stoliku kawy, herbaty, ciastek i papierowych obrusów, na których można zapisywać pomysły. Gospodarza dla każdego stolika, który będzie inspirował, notował i podsumowywał dyskusje. Chętnych do wymiany poglądów, uczestników. Uczestnicy debaty zapraszani są do stolików z kawą lub herbatą i w atmosferze kawiarnianego luzu rozmawiają. Dzielą się wiedzą i pomysłami na zadany temat. Podstawę tego rodzaju konsultacji stanowią tematyczne stoliki, którymi opiekują się ich gospodarze. Uczestnicy podzieleni są na tyle grup, ile jest stolików. Każda z grup pracuje przy jednym stoliku, dyskutując na zadany temat przez określony czas. Gospodarz spisuje pomysły i wnioski. Po rozmowie grupy przesiadają się do następnego stolika, potem kolejnego i w ten sposób omawiają każdy z tematów. Cały proces podsumowywany jest na koniec poprzez odczytanie wniosków przez gospodarzy. Spotkanie trwa na ogół 2-3 godziny. World Cafe sprawdza się znakomicie na początkowym etapie konstruowania oferty instytucji, gdy poszukujesz inspiracji i kreatywnych pomysłów. Masz wtedy okazję poznać potrzeby i oczekiwania odbiorców i wcielić je w życie. Więcej na www.theworldcafe.com. Planning for Real, trademark, jest techniką służącą planowaniu przestrzeni. Dzięki tej metodzie można się dowiedzieć od odbiorców, jak powinna być zaprojektowana przestrzeń wokół nas. Można ją również zastosować do projektowania przestrzeni naszej instytucji. Zwróć uwagę na to, że metoda Planning for Real, PM, jest opatrzona znakiem ochronnym i jej użycie wymaga uzyskania zgody The Neighborhood Initiatives Foundation. Nie wiąże się to jednak z żadnymi kosztami. Planując konsultację metodą Planning for Real, będziesz potrzebował uczestników. Możesz zaprosić do udziału w spotkaniu przedstawicieli różnych środowisk, albo też wyodrębnić grupy odbiorców Twojej instytucji, np. dzieci i seniorzy, którzy będą dyskutować we własnym gronie. Osób koordynujących proces konsultacji i prowadzących dyskusje nad priorytetami. Trójwymiarowej makiety. Wielu kart do układania na makiecie. Na części z nich powinny być zapisane konkretne nazwy obiektów i potrzeb, ale część powinna pozostać pusta, tak aby mogli je wypełnić sami uczestnicy. Organizatorzy przygotowują trójwymiarowe makiety przestrzeni, która jest przedmiotem konsultacji. Podczas spotkań uczestnicy wraz z organizatorami umieszczają na makiecie karty z wyrażonymi na nich potrzebami. Może to być na przykład potrzeba miejsc do siedzenia, zieleni, informacji. Jednocześnie uzasadniając swoją decyzję. Kolejnym krokiem jest ustalenie, które potrzeby są najważniejsze. Finałem jest wspólne przygotowanie planów działań. Planning for Real może trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Więcej na www.planningforreal.org.uk. Film powstał w ramach projektu Kadra Kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Kadra Kultury podnosi kompetencje pracowników sektora kultury poprzez organizację szkoleń, studiów, staży, konkursy na prace doktorskie oraz platformę Pracuj w Kulturze. www.kadrakultury.pl